W tym odcinku o tym, jak dobrze przygotować budżet. Cześć. W poprzednim odcinku mówiłem o estymacji kosztów. Dziś chciałem pokazać, jak te koszty zebrać i jak stworzyć budżet projektu, żeby był on prawidłowo przygotowany. Zacznę od przypomnienia dwóch slajdów z poprzedniego odcinka: od podziału kosztów. Przypominam, mamy koszty bezpośrednie, koszty pośrednie. I mamy koszty zmienne, koszty stałe. Te rodzaje kosztów będziemy uwzględniać w naszym budżecie. Mamy też szereg różnych źródeł kosztów, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Nie powinniśmy pomijać żadnych rodzajów kosztów, ponieważ każdy wydatek, który realizujemy w projekcie, obciąża nasz budżet i musi mieć pokrycie później w naszych źródłach finansowania. Na czym będzie polegało budżetowanie? W projekcie. Po pierwsze musimy oszacować koszty zadań, o tym mówiłem już w poprzednim odcinku. Następnie musimy te koszty ułożyć w czasie, musimy wiedzieć, które wydatki będą w pierwszej kolejności, które będą później. Jest to istotne, ponieważ będziemy za musieli określić źródła finansowania i terminy tego finansowania i jeżeli nie będziemy znać terminów wydatków, nie będziemy w stanie tego wszystkiego ze sobą pogodzić. Kolejna kwestia to podatki. To jest bardzo istotna kwestia na etapie budżetu, ponieważ uwzględnienie lub nieuwzględnienie VAT-u, uwzględnienie dodatkowych opłat, chociażby z tytułu zmian własnościowych czy z tytułu podatków dochodowych, może spowodować, że popełnimy błędy i w efekcie nasz budżet się rozjedzie. Tutaj najwięcej uwagi trzeba poświęcić rozliczeniom VAT-owskim. Bo one często powodują wiele problemów w związku z setkami tysiącami interpretacji, z którymi się musimy zapoznać. Powinniśmy też uwzględnić źródła kapitału, które będziemy wykorzystywać, ponieważ te źródła wiążą się z pewnymi kosztami. I te koszty kapitału, na przykład odsetki od kredytów, czy koszty uruchomienia kredytu, będziemy musieli też sobie wliczyć gdzieś do budżetu, żeby mieć na nie pokrycie. Niemniej istotna jest, jest kwalifikowalność kosztów. Jeżeli uzyskujemy kredyt na określone działania, to tylko określone koszty mogą być w związku z tym sfinansowane. W przypadku projektów unijnych podobnie, jeżeli mamy pewne finansowanie na jakieś określone cele, to możemy tylko określone rodzaje wydatków sfinansować z tych źródeł, a więc na całą resztę musimy mieć pokrycie z innych źródeł. To jest istotne przy konstruowaniu budżetu. Nie da się zrobić dobrze budżetu bez znajomości czynników ryzyka, bo musimy uwzględnić rezerwy, które są nam potrzebne, aby ten projekt zrealizować w różnych warunkach, które mogą się zdarzyć w trakcie realizacji. I tu warto wprowadzić dwa pojęcia, to znaczy pojęcie budżetu. I po, pojęcie linii odniesienia, czy po angielsku baseline. Tak naprawdę nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Ta, to tłumaczenie, linii odniesienia, yy, znajduje się w słowniku ITIL i z niego będę yy, korzystał. Yy, budżet, czyli dokument, który sobie przygotowujemy na początku projektu, czasem go modyfikujemy w trakcie, chociaż pewnie byśmy tego nie chcieli, yy, zawiera yy, estymację naszych kosztów, po, pokazuje również yy, często nasze yy, yy, źródła finansowania. Przewiduje rezerwę na nieprzewidziane wydatki, czyli tą tak zwaną contingency, i przewiduje rezerwę menedżerską. Przy czym w niektórych projektach w praktyce ta rezerwa menedżerska nie pojawia się jednak w budżecie, jest ona ukrywana nawet przed menedżerem projektu, więc co do zasad metodyki powinna tam być, nie zawsze w praktyce się tam znajduje. Natomiast linia odniesienia jest to zaakceptowany koszt zadań ułożony w czasie. A więc tutaj mamy już, znamy już przepływy pieniężne, wiemy jakie wydatki będą realizowane w kolejnych miesiącach, tygodniach naszego projektu. I tutaj uwzględniana jest również rezerwa kontingencji, ponieważ ta rezerwa jest przypisywana do poszczególnych zadań. Menedżer projektu zazwyczaj ma uprawnienie do wykorzystywania rezerwy kontingencji w miarę potrzeb, natomiast rezerwa menedżerska jest w gestii zarządu czy komitetu sterującego. Tak wygląda nasza linia odniesienia. Mamy czas w projekcie, mamy skumulowane koszty na osi rzędnych i niebieska linia pokazuje nam tą linię odniesienia, tą baseline. Ostatni punkt, ta duża kropka na końcu to jest BAC, czyli Budget At Completion, czyli budżet na zakończenie, czy suma budżetowa na zakończenie naszego projektu. Generalnie to się nam powinno zgadzać z budżetem. Tyle chcielibyśmy, aby na końcu... Ten projekt kosztował. Chociaż w praktyce okazuje się, że pojawiają się różnego rodzaju odchylenia związane z czynnikami ryzyka, przewidzianymi bądź nieprzewidzianymi, z rozszerzeniem zakresu projektu itd. i tak dalej. Wtedy ta czerwona linia pokazuje nam odchylenie, które występuje od linii bazowej, od tej linii odniesienia. Jeżeli okaże się, że te odchylenia są niemożliwe do skorygowania. To powinniśmy na jakimś etapie projektu przygotować kolejną wersję linii odniesienia, która uwzględni ten odmienny przebieg od wcześniej planowanego. Czyli możemy mieć w projekcie wiele wersji linii odniesienia w zależności od tego, jak źle nasz projekt został zaplanowany. Weźmy też pod uwagę, że planując nasz budżet, powinniśmy uwzględnić przepływy pieniężne. Wydatki w projekcie zazwyczaj nie są taką idealnie. Krzywą linią, zazwyczaj one występują skokowo. I na przykład mamy generalnego wykonawcę, któremu płacimy w różnych transzach, co miesiąc czy co etap projektu. W związku z czym te wydatki występują skokowo. Nasze przychody też się pojawiają najczęściej skokowo, na przykład jeżeli budujemy budynek mieszkalny, sprzedajemy stopniowo kolejne mieszkania, a więc mamy Każdego miesiąca jakieś tam przychody. Na początku pewnie jest ich mniej, bo ciężko jest sprzedać dziurę w ziemi, ale później, jak ten budynek już jest coraz bardziej wykończony, to tych przychodów zakładamy, że będzie się pojawiało coraz więcej. Ale w związku z tym pojawia się nam luka pomiędzy wydatkami a przychodami, które w projekcie będą nieco później. A w związku z tym musimy tą lukę jakoś zapełnić. Tu potrzebujemy źródeł finansowania. To może być kredyt, to mogą być środki unijne, to może być kapitał własny. Zakładamy w większości projektów, że skończy się on dla nas jakąś korzyścią finansową, a więc na koniec te przychody, suma tych przychodów skumulowanych będzie wyższa niż koszty w projekcie. nie zawsze tak oczywiście się zdarza. Na koniec kilka ważnych aspektów, które o których warto pamiętać przygotowując budżet, tak aby nie wpaść w jakieś pułapki. Po pierwsze, im więcej wiesz, tym mniej kosztów pominiesz. Jeżeli realizujesz kolejny już swój projekt, to prawdopodobnie doskonale wiesz, jakie koszty mogą się zdarzyć, jakie czynniki ryzyka mogą wystąpić, jakie rezerwy gdzie przewidzieć. Jeżeli realizujesz dopiero pierwszy projekt, to skonsultuj się z osobami bardziej doświadczonymi, rozmawiaj z ludźmi, zbieraj informacje. Im więcej się dowiesz o problemach, które się zdarzają, tym lepiej przewidzisz budżet. I tak pewnie będzie on niekompletny, ale będzie lepszy niż taki, który zrobiłbyś, zrobiłabyś, nie konsultując się z bardziej doświadczonymi ludźmi w Twojej firmie. Druga sprawa to kwestia niezapisanych kosztów. Niektórzy uważają, że jak się nie zapisze kosztów pośrednich, to nie trzeba ich w ogóle uwzględniać. Otóż niezapisane koszty nie znikają. Jeżeli nie zapiszemy kosztów pośrednich, to i tak będziemy musieli je ponieść. A jeżeli nie będą przewidziane w budżecie, to nie będą miały źródeł finansowania, a więc obciążą wynik naszego projektu. Ważne jest także przewidzenie w budżecie kosztów zarządu. Zaznaczyłem je w cudzysłowie, dlatego że to nie chodzi tak naprawdę o te koszty zarządu, tylko o pewne transfery pieniężne, które zdarzają się w projekcie z różnych przyczyn. Najczęściej staramy się ich nie pokazywać wprost w budżecie bo w niektórych krajach na przykład uzyskanie zgody na realizację projektu wymaga zainwestowania pewnych środków, no więc tego typu środki się wprost w budżecie znaleźć nie mogą, no ale musimy je przewidzieć, musimy mieć na nie źródła finansowania po to, aby znowu zbilansować nasz projekt. Zarządzanie ryzykiem jest absolutnie koniecznością przy szacowaniu kosztów. Jeżeli nie znamy czynników ryzyka, nie wiemy, co się może zdarzyć w projekcie, założymy, że wszystko pójdzie dobrze, to z dużym prawdopodobieństwem skończymy nasz projekt na minusie. I kilka jeszcze, aspekt, kilka jeszcze kwestii dotyczących realizacji projektu. Bardzo ważne jest motywowanie wszystkich członków zespołu projektowego do tego, aby dotrzymać budżet. A więc można uzależnić w jakiś sposób system motywacyjny od tego, czy zadania są realizowane. W kosztach przewidzianych, czy też te koszty przekraczają. Jeżeli poszczególni członkowie zespołu projektowego nie są zainteresowani dotrzymywaniem budżetu, to na poziomie menedżera projektu będzie bardzo trudno utrzymać cały projekt i wszystkie koszty w ryzach. Kolejnym problemem jest pozłacanie i pełzanie projektu. Pełzanie, czyli scope creep, czyli sytuacja, kiedy Dodajemy do projektu kolejne zadania, wydaje się nieistotne, niewielkie, ale ich liczba powoduje, że konieczne staje się powiększenie budżetu. Natomiast pozłacanie to sytuacja, kiedy udało nam się zrealizować zadania poniżej kosztów przewidzianych, ale w związku z tym, skoro zostały pieniądze, no to jeszcze sobie je wydamy na coś dodatkowego. Zamiast zaoszczędzić je na inne sytuacje, oddać je do budżetu firmy i móc wykorzystać w inny sposób. No, i na koniec, oczywiście, monitorowanie. Musimy koniecznie monitorować nasz projekt regularnie monitorować wskaźniki, patrzeć, czy ten projekt jest realizowany zgodnie z planami. Ale o tym będę więcej mówił w odcinku poświęconym wartości wypracowanej. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do jego wsparcia na patronite.pl, wspierając ten kanał niewielką sumą możesz uzyskać dostęp do przedpremierowych odcinków i możesz mieć wpływ na rozwój tego kanału. Zachęcam też do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.